I cześć, Maśki, z tej strony Traum, w kolejnym odcinku z Harzo Marin 4 na kreacji Fire Rises jako Japonia. W ostatnim odcinku przeszliśmy przez COVID-a i teraz będziemy się wygrywać, ponieważ mamy większość procentową, co dla nas może się skończyć tym, że po prostu, wiecie, wygramy. Tylko że tak naprawdę my tutaj... Dobra. Sprawdzam sobie. Więc tak, Civil Coalition 1. Wygraliśmy to. I jak sami widzicie, mamy teraz niestabilną koalicję, więc możemy sobie wybrać albo socjaliści, albo liberałowie. Pytanie jest takie, kto będzie bardziej szalony, ale wydaje mi się, że tutaj pójdziemy w komunistów. Zobaczymy, co to jest. Pledge to defend Taiwan. Promise of peace. A co to jest tutaj? The Christ of Free Japan. Form the PDO. Will be annexed with the devil. A nie, bo tutaj jak pójdziemy w tych, to pójdziemy razem z tymi. Dobra, pójdziemy jako Free Japan. Bo wydaje mi się, że to się... Tak. Tutaj będziemy próbowali tutaj kończyć. Dobra, bo jak tutaj patrzę, że możemy sobie tutaj trochę takie rzeczy porobić przeciwko Chinom, to wydaje mi się, że sobie można pozdobywać. Okej, więc tak, póki co rządzą nami socjaliberałowie. Tutaj możemy sobie powybierać. Tutaj będziemy oczywiście wzmacniać naszą frakcję liberalnych. I w taki sposób po prostu zdobyliśmy większość. Tutaj mamy oczywiście, nie możemy wybrać ministra, Battle of Sacramento. Okej. Okay. No tutaj się jakieś rzeczy kolejne robią. Jesteś konfederacy Jugosławianie. Nie muszę znaleźć tych konfederackich Jugosławian, chyba że to właśnie oni zginęli. Nie wiem, bo to... są konfederacy Jugosłowianie. Chyba zginęli. Naprawdę chciałbym ich znaleźć, ponieważ ta flaga jest taka... taka dziwna. Okej. O! Najlepsza flaga na świecie. Okej. Gdzie oni mogą być? Czekajcie. Open Diplomacy. North America. Teraz tutaj sobie przeglądam. O, to nie jest to. O, chyba nie żyją. Nie. Okej. Tutaj jest state budget. Nie, no to jako liberałowie pójdziemy. No tak, to chyba są informacje o tym, że przegrali. Bo tak to... Wydaje mi się, że przez to, że tak dużo osób tutaj tak rozpoczynamy, to oni po prostu usunęli to z boku. Nie jest aż takim złym pomysłem. Nie powiem. Chociaż chciałbym wiedzieć, jeżeli ktoś by nas zaatakował, kto nas atakuje. To weźmiemy sobie. Okej. I co tutaj możemy sobie porobić? Możemy Special Forces. Tylko pytanie jest, czy jakieś z tych Special Forces posiadamy? No posiadamy to. Pytanie jest takie, które to jest. O. No to sobie ulepszymy. Patrząc na ilość, ile tam jest batalionów, to albo to jest mega słaba dywizja, albo jednak jest dobre. Okej. Battles of New Orleans.
Okej. Downfall of LDP. No. Teraz upadają po tym jak... im tam właśnie... nie udało się. Okej. Nie wiem w którym momencie właśnie... dobra, zakończyło się na tym momencie. Dobra. Krótki opis, co się stało. Więc jeden z wydarzeń jest descent na Tajwan. Tajwan ma oczywiście miliard różnych portów. I dosłownie Chińczycy jak się na to desantują, to jest to po Tajwanie. My ledwo co możemy porobić. Ogólnie też my strasznie, ale to strasznie nie mamy w ogóle żadnych kompletnie bonusów do tego, żeby cokolwiek zrobić, bo chodzi o to, że my nie mamy zbytnio dużego political power gain. A dużo rzeczy polega na tym, że kosztuje 50 political power, no i my powinniśmy chcieć trochę posiadać tego political power, ale nie posiadamy, więc to jest taki minus. Więc to jest jeden z tych modów, gdzie bardzo trudno jest coś, cokolwiek porobić bez political power. Tak naprawdę ja mało co... bo wiecie, mogłem zbierać sobie wcześniej, nie wydając na przykład na tych gości, tylko że ci goście też nie są jacyś mega drodzy. Jeżeli tylko mi się pokaże, nie mogę. Tutaj nie można. Władimir Putin nie żyje. No, nie są tacy drodzy. Więc tutaj jak już mamy to, to ja pójdę tędy, dlatego że będziemy mieć taki problem z koalicją. Taki lekki problem, więc powinniśmy najpierw zainwestować trochę w tutaj rzeczy. A później zrobimy sobie resztę. Więc póki co naszym planem jest, jak już jesteśmy tam w tej frakcji, to będzie wysłanie wszystkich jednostek na Tajwan i dosłownie obrona Tajwanu. Dobra, bądźcie dosłownie portów. Bo inaczej się nie da z tego wygrać. Bo mamy też samoloty, tylko że nasi przeciwnicy... O Jezu. Nasi przeciwnicy też mają dosyć dużo samolotów. Więc jest mało prawdopodobne, żeby się nam udało cokolwiek tutaj pobronić. Możemy sobie poćwiczyć trochę samolotów. Żeby po prostu tutaj w miarę sobie mieć możliwości na przyszłość. I tak, to jak mówię, to jest coś takiego, że naprawdę mało wydaje mi się możliwe, żebyśmy byli w stanie tutaj jakoś pobronić. Od razu tutaj zacznijmy. O, masz los. Jak ta flota jest, prawda? No, dosłownie jedna z rzeczy, które musimy zrobić, to jest zastopować inwazję. Jedyne, co jest możliwe, to jest, żebyśmy naszym ludzkim ciałem zastopowali tą inwazję. Nie ma innej możliwości. Ale jak sami widzicie, to jest bardzo trudne. No, Chińczycy niestety są mocni w tych modach Modern Dane, dlatego że oni po prostu zazwyczaj się ich robi dużych i AI ma bardzo, ale to bardzo wtedy przekonanie, że jeżeli jest duży, to znaczy, że jest bardzo mocny i wykorzystuje to. Okej. Połącz się. Okay. Jak już się połączysz, jeszcze weźmiemy tych. Ok.
Okej, okay, mamy was. Damy jakiegoś gościa z dużą obroną. Dodamy do ciebie. Tak, submarine. Ciągamy was. Dajemy tutaj jakiś ten. Waszym zadaniem będzie tutaj blokowanie korwety. Dostaniecie kraba. Waszym będzie zadaniem tutaj blokować, a wy będziecie patrolować. Ok. Wygląda na to, że jesteśmy w miarę w mele, więc możemy włączyć póki co. Tak, tego to raczej się nam nie uda. I dalej tutaj róbmy. Okay, utilize NHK. Ok, podzieliliśmy się, to było przewidywalne. W sumie ja już o tym wiedziałem. I tak, i naszym głównym celem teraz będzie po prostu obrona Tajwanu. Czy się uda nam? Nie wiem. Na pewno będziemy próbowali. Co tutaj dalej mamy? Tutaj tak powoli możemy sobie ulepszać to. Ok, już się zajmijmy tutaj tym. Rządem. No tak, tutaj sobie usuniemy ten minus. I na pewno będziemy chcieli jak najszybciej się tutaj zająć tym. Ok, hours in LDP, możemy to zrobić. Tego nie chcemy póki co. To możemy zrobić, żeby mieć o to odblokowane. I tak sobie patrzę na to i wydaje mi się, że to jest tyle. O czym sobie zaczniemy robić tutaj wojskowe rzeczy, żebyśmy po prostu już zaczęli przygotowywanie do wojny. Central American War. Ok, mamy wolne fabryki, więc może jakieś wojskowe pobudujemy sobie. Wiem, że zostawiam trochę własną wyspę niebronioną. Ale no niestety mamy na tyle mało armii, że no nie jesteśmy w stanie inaczej. Okej, okay, tak, za chwilę pokażę o co chodzi z tym evencie. Bo to nie jest najładniejsza rzecz na świecie, ale trochę śmieszna. Więc tak, Afryka Północna się zjednoczyła. Zjednoczona Afryka Północna jest naprawdę dziwna. Okej, więc tutaj zaczniemy sobie ulepszenia do tego robić. Tutaj możemy też sobie zwiększyć tutaj. O Jezu, jak zwykle scroll. Jest walka dosłownie człowieka z scrollem, jest taki on delikatny. Dlatego też przestałem korzystać z tego moda na bliższe przybliżenie, bo ono naprawdę scroll wtedy psuje. Okej. Okay. Tak, tutaj powstało. Można powiedzieć, że to oni, ale chyba chodzi o tych gości. Okej. Okay. Co my tutaj możemy zrobić? Fleet of MCF, improve the tank fleet. Wydaje mi się, że to byłoby fajne.
Ale może trochę o to by się przydało. Pytanie jest takie, czy coś tutaj więcej nie ma. Jeżeli nie, no to byśmy mogli trochę tutaj. Tego to nie chcę, bo to będzie nas kosztowało. Tutaj to musimy, też będzie nas kosztowało. Dobra, może to weźmiemy po prostu. Póki co jeszcze tutaj nie będę dołączać do tej wojny, ale widzę, że Amerykanie tutaj biją się. Więc to nie wygląda najładniej. Dobra, tutaj mamy wszystko na czas. Możemy to zacząć robić. I jeszcze nie mamy w produkcji jednej rzeczy. Tego nie mamy. Sobie zwiększę. Okay. I tutaj możemy sobie zmniejszać. Okej. Okay. Dobra, wygląda na to, że Chińczycy nie chcą atakować, o dziwo. O dziwo, chyba dawno by chcieli by zaatakować, ale... Jeżeli nie atakują, to też dobrze. Okej. Okay. Się tutaj bronimy. To, co też można byłoby zrobić, to... Jeżeli mogę, nie mogę. To żeby po prostu się tutaj porozstawiać. Szczerze nie wiem, co to daje. Jakie są twoje bonusy? Masz duże HP, masz dużą organizację, nie masz tutaj nic. Masz duży defense za to. Ale defense to nigdy nic nie daje. Pytanie jest, co tak naprawdę... Możliwe, że to jest coś takiego, co w... Jak to będziemy mieli podczas bitwy, to... daje duże bonusy. Ale tutaj dalej ulepszamy. I co tutaj możemy zrobić? Japanese Cyber Warfare. Że dalej kupujmy sobie sprzęt. Było dobre. O, już przyjęli wyspę. To oznacza, że się szykują do wojny. Okej. My gromadzimy tego polityka. O, właśnie. Wiecie co, zapiszę sobie grę. I zobaczymy, jak to będzie. O nie, Shinzo Abe nie żyje. Nie. Nie, jak mogli. Okej. Dobra, kupujemy ten sprzęt. Bardzo fajnie, potrzebujemy go. Tutaj mamy o te rzeczy, możemy pokupować. To jest coś takiego, że jak już to będziemy robić, to się nam rozpocznie wojna, więc kupmy. Jak tam z tym? Zostawmy sobie te dwie dywizje. Niech one tam przyjadą i nam pomogą. Samoloty. Samoloty dałem do ćwiczenia, ale przestały ćwiczyć. Możemy je wysłać do tego. Okej. Okay. O nie, królowa też umarła. Wszyscy znane osoby umierały. Okej. Okay. Okej. Okay. Zaczęła się wojna na Tajwanie. Co nie jest dla nas najlepszą rzeczą. Okej. Okay. Więc tak, po pierwsze Tajwan dodaj nas do wojny. Najszybciej. A my zaczniemy tutaj robić rzeczy. I jest coś takiego, że bardzo, ale to bardzo mnie wkurzy, żeby sobie pisać kod na Political Power, bo nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić to aż tak szybko. Okej, okay, Fortify Okinawa i coś tam.
Możemy to zrobić. No, jak najszybciej zaproście nas. O, dobra, jesteśmy w trakcie wojny. Jesteśmy już, więc. To co możemy zrobić, to tak jak mówiłem. Czyli stopować jak najszybciej ich. I powodować to, żeby oni się nie zdesantowali. No właśnie, jak mówiłem. Okej. Szybko zajmijcie się nimi. Musimy tutaj bronić wyspy za wszelką cenę. Na wszelką cenę, mówią. Wyspa musi zostać obroniona. Możemy stracić swoją stolicę, ale nie stracimy Tajwanu. Ok, people's one of the following post. A, muszą być na wyspie, ok. W skrócie. Ok, co tutaj mamy? Mamy jakąś blokadę, ale nie widzę jej. Dobra, więc w skrócie wiadomo, że oczywiście będzie coś takiego, że oni co chwila będą się próbowali desantować, ale my możemy dosłownie za chwilę tutaj wysyłać swoje jednostki do te miejsca desantu. I zgaduję, że już straciliśmy trochę ludzi, tak? Ale nie, oni tu stracili już trochę więcej. Okej. Okay. Szybko, szybko. Tak jesteś. Okej, okay, szybko. Wysyłamy cokolwiek. Tak, brońcie się do ostatniego. Do ostatniego Japończyka się brońcie. O, właśnie nas desantowali się. Okej. Okay. Okej, okay, widzę, że prawie wszystko wysyłają na nas. To nie jest miłe. Ale wydaje mi się, że na tym skończymy ten odcinek. Nie powiem. Kolejnym odcinku już będziemy musieli to poogarniać. Tutaj mamy w ogóle braki w stoczniach, bo prawie wszystkie statki nam się naprawiają. I co tutaj no, mam przestarzałego? Mi się wydaje, że coś. A, nie produkujemy. Utility helikopter. To jest chyba to. Tak? Nie. To jest jedyny helikopter, jaki posiadamy. Będziemy musieli chyba wyprodukować. Musimy wybadać. Utility helikopter. Ale teraz czas na długą i bardzo emocjonującą wojnę. Okej. Okay. Tak, bardzo chętnie. Tego nie mamy, tego nie mamy. Okej. Okay. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Z wami Trevol. No to, cześć.